Cześć, tu Michał. Wyobraź sobie, że chcesz zostać DJ-em i bardzo o tym marzysz, lecz nic po drodze nie sprzyja w tym kierunku lub nic też się ciekawego nie dzieje w tym twoim życiu, co by mogło cię do tego doprowadzić, aby właśnie tym DJ-em być. I mam dla ciebie dzisiaj mocno inspirującą historię, która wydarzyła się naprawdę. Działo się to w Krakowie kilkanaście lat temu i to akurat historia nie jest o mnie, ale o młodym chłopaku, który mocno pragnął zostać DJ-em i bardzo tego chciał. W domu trenował, nabył wiele płyt winylowych i na gramofonach dzień w dzień szlifował swoje umiejętności. Po czym pewnego dnia wziął ze sobą całą swoją kolekcję płyt winylowych i poszedł do jednego z większych klubów w Krakowie. No i podchodzi do baru, mówi, że chciałby porozmawiać z właścicielem, menadżerem, z osobą decyzyjną w tym lokalu. No i skierowali go tam, jak to mówią, od okienka do okienka, aż dotarł do tej osoby. No to była osoba tam, szczerze, dokładnie nie wiem, czy to był właściciel, czy menadżer, ale powiedzieli mu, on powiedział wprost, chcę tu dzisiaj u was zagrać. I to on jeszcze nigdzie nie występował, także to byłby jego pierwszy występ w klubie, byłby, jeśli by mu pozwolili. Bo oni mu powiedzieli, no co ty, wybacz, ale my tu mamy już rezydenta dzisiejszej nocy, także nie ma tutaj miejsca dla nowych. No i gdyby to był, że tak powiem, przeciętny Kowalski, to by się pewnie poddał i poszedłby do domu i by rzucił tymi winylami w kąt i by powiedział, kurczę, no jednak tym DJ-em nie zostanę, bo nic mi nie sprzyja w życiu. Ale on zacięty powiedział, okej, i usiadł sobie z tą swoją kolekcją płyt winylowych przy barze, zamówił sobie piwko, mówi, poczekam, porozglądam się, zobaczę, co tutaj się dzieje. Rozpoczęła się impreza, to był dosyć duży klub, także naszło się tam około 2000 osób, no i ten DJ rezydent prowadził imprezkę na całkiem przyzwoitym poziomie, nic tam nie było mu do zarzucenia. Aż około godziny 23 nastąpiła awaria odtwarzaczy CD. Ten DJ rezydent przybiega do baru i właśnie zgłasza temu swojemu menadżerowi, że ma awarię CD-ków, no i nie jest w stanie kontynuować tej imprezy. No wszyscy wściekli, 2000 osób w lokalu, także możesz sobie tylko wyobrazić, co tam się działo. No chcieli go zlinczować i wywieźć na tak zwanej taczce. No i ten chłopak, o którym właśnie jest ta cała historia, powiedział, ja mam winyle, a w klubie były też gramofony. No tamten rezydent nie miał winyli, miał tylko CD-ki. No to korzystając z okazji, ten menadżer mówi, dobra, wskakuj za konsolę, no i rób robotę, bo tu ludzie są żądni zabawy. Godzina 23, to wiesz, jak to wygląda w klubie. Wszyscy już dobrze wstawieni i w dobrych nastrojach imprezowych, a tu nagle muzyka stop, no i wiesz, komunikat, że mamy awarię płyt CD, no to sam byś pewnie był zły, jakbyś był tam na parkiecie. No i to była dla tego chłopaka właśnie, to był ten moment, że on mógł pierwszy raz stanąć za dekami klubu. 2000 osób w klubie, no na parkiecie pewnie nie całe 2000, ale duża większość. No i on mówi, że strema taka, stres, łapy się trzęsą. Mówi, że chyba nie miał problem, żeby nałożyć nawet ramię z igłą na płytę winylową. No ale okej, startuje pierwszy kawałek, drugi, ludzie się bawią, imprezka dalej się kręci, trema mu przeszła, no i tak poprowadził już od tej godziny tam 23 do samego końca z płyt winylowych. Rezydent tylko, wiesz, stał za nim i go poklepywał po ramieniu, bo uratował mu też tyłek rezydentowi, bo jakby nie było, jak jest awaria w klubie, to wiesz, mimo wszystko wszyscy winią za to rezydenta, mimo że nawet może być sprzęt klubowy, bo tam ta konsola może nawet nie była jego, aż tak szczegółów nie znam. No ale wszyscy obwiniali, że chcemy się bawić, a co ty tutaj odwalasz, że masz jakąś awarię płyt, co nas to obchodzi. No i nie mówię ci o tym bez powodu, bo ta historia jest na tyle mocno inspirująca i pokazuje tak naprawdę, jak to życie wygląda. Co mam na myśli? No jeśli do tej pory tylko marzysz o tym, żeby zostać DJ-em, ale nic nie robisz w tym kierunku, no to samo niestety nic się nie zadzieje w tym kierunku. Musisz zrobić pierwszy krok, musisz podjąć działanie. W historii, którą ci opowiedziałem, działaniem było to, że chłopak spakował swoją kolekcję płyt winylowych, ruszył do klubu i od razu, że tak powiem, z marszu powiedział, że on tu chce zagrać, on tu chce dzisiaj wystąpić. No i to jest pierwsze, czyli podejmuj działanie, ale to też nie wystarczy, bo jak sam widzisz z tej historii, którą ci dzisiaj opowiedziałem, ale to nie jest tylko ty w tej historii, bo w życiu codziennym, w każdym z zajęć tak jest, że masz po drodze, ktoś ci kłody podrzuca, masz przeszkody, masz jakieś tam
trudności i tak samo jak ten chłopak miał taką przeszkodę, że powiedzieli mu, no sorry, nie wystąpisz, bo już mamy rezydenta i już zaraz będziemy zaczynać imprezy, no sorry, winę tu, ale nie dzisiaj. No i gdybyś ty był na jego miejscu i podjął działanie, ale nie miał tej determinacji, żeby tkwić w tym twoim działaniu, w tym twoim marzeniu, no to też by z tego nic nie wyszło. Zatem drugi, kolejny punkt to jest determinacja, zacięcie, no takie wiesz, że ty się nie poddasz i idziesz po swoje. No i czyli tak, mamy już od początku marzenie, tak, jako twoje powiedzmy to jest hobby, chcesz to przekuć w rzeczywistość, no to musisz podjąć działanie. Jak podejmujesz działanie, no to naturalny wiedz, że pojawią się komplikacje i przeszkody, no to musisz mieć determinację i wytrwałość w realizacji tego twojego marzenia, tego twojego planu, bo ja zakładam, że skoro oglądasz mój kanał i tu trafiłeś, no to chcesz zostać DJ-em i planujesz to, marzysz o tym, ale to samo się niestety nie wydarzy, jeśli nie przekujesz tego marzenia w działanie, a następnie nie będziesz tym wytrwale i z determinacją w tym był. Zatem weź teraz przez moment się zastanów, co byś mógł zrobić już teraz. No może jak teraz oglądasz to wideo i nie ma akurat weekendu i nie ma żadnej imprezy w klubie, no to nie zrobisz działania idąc do klubu, ale może możesz nagrać jakiegoś videoboxa, jakiegoś seta promo swojej twórczości i swoich umiejętności i później tą próbkę przedstawić na przykład właśnie w jakimś klubie, wysłać do jakiegoś radia internetowego, no albo nawet wrzucić publicznie na YouTube'a, Spotify'a, SoundCloud'a, czy jakiegoś inny serwis streamujący muzykę, no tak, żeby wiesz, świat zobaczył, że ty działasz i że podejmujesz działanie, a wtedy, że tak powiem, góra wynagrodzi ci to w tym stopniu, że jak zaczniesz coś robić w kierunku DJ-ki, no to tym DJ-em zostaniesz, bo nie ma na to mocnych. Zatem jak chcesz zostać DJ-em, to podejmuj działania, śmiałe działania, rzucaj się na głęboką wodę, bo to też widzisz. W tej historii, którą ci dzisiaj opowiedziałem, no to chłopak poszedł do klubu, no ale jakbyś zobaczył tam 2000 osób w klubie i nagle by ci powiedzieli, ja to był twój pierwszy występ, także pierwszy występ przed taką publiką, także trzeba mieć przysłowiowe jaja, żeby ze stresu to ogarnąć. No on oczywiście się też stresował, ale na tyle sobie poradził z tym stresem, że jakoś to pykło. Pierwszy numer, drugi, trzeci miks, no i wiesz, stres później schodzi, bo jak widzisz, że ludzie się bawią, nikt ci nie podchodzi i cię, że tak powiem, nie zabije, bo to tak, wiesz, też możesz mieć jakieś obawy, że zaraz ktoś ci przyjdzie, zwróci uwagę, nie wiem, rzuci w ciebie pomidorem, no ale to tak nie ma. Do tego są z reguły twoje ograniczenia. No i właśnie, jakie ty masz myśli obawiające się przed tym, że nie robisz tego, co chciałbyś robić albo co masz robić, czyli mówimy tu o DJ-ce, no to co ciebie na ten moment powstrzymuje przed tym, żeby właśnie nie działać w kierunku zostania DJ-em? Zatem możesz napisać śmiało w komentarzu swoje obawy, popracujemy nad tym, bo to, co masz w głowie, to się da przepracować. Czyli jak masz stres, jak masz jakąś tam obawę związaną z wystąpieniem publicznym, jak masz lęk przed tym, że ktoś ci odmówi albo powie nie, no to wszystko trzeba przepracować w głowie i na to wszystko jest oczywiście sposób, że to można przejść, tylko wystarczy zacząć z tym działać i pracować. Zatem jeśli potrzebujesz jakiegoś wsparcia, no to po to tu jesteśmy na tym moim kanale. Jest już nas kilkadziesiąt, nawet kilkaset, bo te subskrypcje tam rosną, to pokazuje, że jakoś tam ludzie w miarę tutaj się zbierają i to tacy, którzy wiesz, dążą do realizacji swoich marzeń, także tutaj nie spotkasz osoby, która będzie ci kłody podrzucać pod nogi, a jak spotkasz, bo ktoś ci w komentarzu odpisze coś chamskiego, to ja go zbanuję, bo ja nad tym, że tak powiem, nadzoruję, żeby tutaj chamstwa i buractwa nie było, tylko żeby byli ludzie, którzy się przyciągają, którzy się wspierają, motywują i dążą razem do realizacji tego celu, jakim jest zostanie DJ-em. I do tego zmierzamy, nad tym pracujemy, ja ci w tym pomogę, jeśli potrzebujesz z czymś konkretnym podziałać, to daj znać, ja ci oczywiście pomogę, a jak nie, ja w komentarzu ci nie odpiszę, bo czasami nie zdążę, bo nie jestem też cały czas 2-4 na YouTubie, no to na pewno ci ktoś odpisze, kto będzie to czytał i będzie znał odpowiedź na twój, że tak powiem, problem albo to, z czym się mierzysz w danym momencie, bo każdy ma w danym momencie jakieś tak przeciwności w zrealizowaniu swoich marzeń, a my pracujemy nad tym, żeby te twoje marzenia, czyli zostanie DJ-em, zostało zrealizowane. Ja ci w tym pomogę. Zatem wejdź na stronę www.odzeradodj.pl. Zostaw swój adres mailowy, będziemy w stałym kontakcie i tam będę ci wysyłał
bezpłatne materiały, takie, które, że tak powiem, będą zmierzać do tego, żeby nauczyć Cię miksować muzykę, nauczyć Cię występować i też, żeby Cię troszeczkę zmotywować, to co zrobiłem dzisiaj, żebyś zaczął działać. Bo nie wystarczy o tym marzyć, trzeba działać. Zatem do dzieła, przekuwamy to w działanie. Dziękuję za uwagę, no i oczywiście powodzenia. Cześć!